Szczujnia stoi. Czekajcie. Chodźcie, my się łapiemy i robimy kordon od razu. Tak. Tutaj, pół kole. Więcej ludzi. Julia! Tak? Nie. Szerzej. No może wyżej, da się dodać. On tak, o to musi dostać. Tak, o tą kratę chodziło. Dlatego tam musi się wspiąć druga osoba, słuchajcie. Nie, jest dobra, on ma jej radę. Tak. Może spać, bo tam jest drzwi są, nie? Jak wychodzą. Może trzeba to wypróbować. Ale czy mam radę, że tak? Może to się trzymać. Ja mam nożyczki w ręce. Nie, bo drzwi zerwą od razu. Nie wiem, spać, żeby to co podejść. Drzwi wyzwalą. Ale wyżej czy jak? Tak. Dokładnie. Ja tak napnij to, żeby jakoś wyglądało. To wiesz, to się nie wiemy nawet co to jest. Tak, no tutaj jesteśmy przed wejściem, bo teraz to przeszło. Jest chyba dobrze napięte, wiesz? To otworzą brzmicę celu. Ale jeżeli wejdzie na wyszkodę własne, to dojdzie, że tak, żeby do tamtej kraty przyniosło. Otwarcie drzwi spowoduje... Tak, no. Tu? Tak. Uwaga, policja idzie. Uważajcie na tego Sebastiana, żeby on nie spadł. Krajowa Rada Sądownictwa, tam widzicie. Lisa Rakowiecka, 30% przeciwko bezprawiu w KRS. Tak. Tak.
Dobrze jest. Naciągnąć. Dobra. Musicie się przykuć. Dobrze, dobrze. A jak widzicie, jesteśmy przed Krajową Radą Sądownictwa na ulicy Rakowieckiej. Dzisiaj tutaj była konferencja autorytetów prawnych o tym, co się dzieje w KRS-ie, a później... A później, proszę Was, tutaj protest, blokada wjazdu od strony ulicy Niepodległości. Można tu wjechać również ulicą Rakowiecką, można wjechać od strony ulicy Bruna do tego budynku. Ale ciekawe filmuje to. Tak, no oni tutaj, a tutaj ekipa wygląda z przezorca. Ekipa TVP? Znaczy... Powiedzcie mu, jak schodzić, żeby nie spadł. TVP zasila się tutaj z budynku. Rzucili. Ciekawe, czy im rachunek zapłacą. Przecież oni wszystko z jednej kieszeni, czyli z naszej. Tak. Protest przeciwko bezprawiu w KRS. Hela, idziemy na kawę później? A tu pójdziemy, tutaj jest ten. Nie, ale tutaj jest fajna ta... Kręcisz, nie? Tak, tak. Dobra, później.